Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Lilith. A dziś spotkania takie jak Southampton, mecz wyjazdowy, Galatasaray w Lidze Mistrzów w domu, Swansea, widzę angielski wyjazd, Aston Villa, Capital One Cup, runda trzecia. Oczywiście puchar sobie odpuszczamy. No i teraz przechodzimy do taktyki na mecz z Southampton. Tak jest. No i tak. Pino kontuzjowany. To będzie tak. Hadzikic broni. Amavi, Rekik, Pavon, Fabinho, Abetillo, Muwatli, Bernat, Fernandes i Dongu. A Fernandesza jeszcze wejdzie Bernat Traore. No i takim oto składem zaczniemy ten mecz. Zobaczymy. Mecz Southampton, bardzo trudny rywal. A Jose Perez na ataku u nich, więc nie ma lekko. Oczywiście dziś nagram Wam na jutro odcinek, czyli bo dziś jest niedziela na poniedziałek, a na piątek nagram w tygodniu. Po prostu nie mam kiedy. Amavi. Zachęćmy. Fabinho. Muwot. Fabinho. Lidl. I Dongu strzela bramkę. Tylko nie wiem, dlaczego tak klatki spadły. Chyba. No, klatki spadły niesamowicie po tym. Nie wziąłem tam skórkę, więc zrobimy tak. Ten mecz jeszcze zobaczycie normalnie. No i 1-1. Normalnie, czyli w 3D. A pozostałe mecze już będę pokazywał w 2D, no bo to nie ma sensu na razie nagrywać w. Sensu normalnie nagrywać, że tak powiem, przy takim spadku klatek, ponieważ zmieniłem skórkę, która no, mi się podoba. Więc przejdziemy na 2D już od następnego meczu, który zagramy w Lidze Mistrzów. Decillo. Na razie nic się nie dzieje. Czyli Amavi, Bernard, Dongu pędzi z piłką, rzutka Fabinho i gol Muwota. Jest 2-1 dla spalony. Jest kontra, Bernard, Dongu, Muwot. Jest teraz już chyba normalnie bramka. Tak, Alex Mowo strzela bramkę i jest 2 do 1 dla Leeds. Jest akcja, niestety, ale są tamto. Żeby nie było remisu. Dobrze. Jeszcze im tu krzykniemy, skupcie się. Dociągnijcie ten rezultat do końca. Hadzikic. Pawon. Becillo. Rekik. Rekik. Jest. Przejęcie Traore. Dongu. Becillo. Świetne rozrzucenie do Amaviego. Amavi. Bernard. Amavi. Amavi. I bramka! Bernat Traore strzela na 3 do 1. I to jest bardzo dobry rezultat. Nie odstajemy od najlepszych, czyli od Chelsea i od Manchesteru United. No i dobra, już następny mecz rozegramy sobie
będziemy rozgrywać już w 2D. Niestety, ja też czuję dyskomfort, jak nagrywam w 3D przy tej skórce. W takim razie od następnego meczu przepraszam Was, ale już będzie 2D. O tego oglądajcie pilnie następne spotkania, bo dowiecie się kilku rzeczy. A ja Was zapraszam już na kolejny mecz z Galatasaray w domu. Jesteśmy na meczu z Galatasaray. Oczywiście wygranego składu się nie zmienia, więc pozostał taki, jak był w meczu z Southampton. Hadžikić, Amavi, Rekić, Pavon, Fabinho, Bacillo, Mouvalet, Bernard Traore i Dongu. I zaczynamy grę w 2D. Niestety, dopóki challenge'u na bukmacherce nie zrobię na kompa, będę nagrywał w 2D. Ja pierdolę, wyluzowałem ich. No nic, kurde, może nie będzie tak źle. I rozpoczynamy mecz. No tu przynajmniej jest. O, tak będziemy grać. Tylko jeszcze tempo jakieś wolne. Dobra, takie. I Dongu strzela bramkę na. Nie, Bernard Traore na 1 do 0. No i teraz jest już normalnie. Pawon dostaje żółtą kartkę. Zachęćmy naszych zawodników. Pawon. Hadžikić. Amavi. Świetnie. Traore. Traore będzie i Ospina broni. I koniec pierwszej połówki. Szybko to zleciało. No i co jest najważniejsze, bo wszyscy, część osób się pyta, kiedy bukmacher, kiedy będą typy. Oczywiście, że jestem rozczarowany, gramy u siebie. To też nagram odcinek o tym, kiedy bukmacher ruszy, typy i tak dalej. I kupony oczywiście, bo to wam obiecałem. Dobra, skupcie się. To i to mogę usunąć. I jest bramka. Colin Lindt strzela bramkę na 2 do 0. Przepraszam, że te takie dwa mecze będą takie nie wiadomo jakie, ponieważ ja tu wszystko ustawiałem, ale już teraz będzie normalnie. Bacillo, Dongu, Bernard. Niestety mija się bramkarzem. Jordan Amavi fauluje. 11 do 1 w strzałach. W sumie na cholerę. Po co mi to wyskakuje? Chciałbym zmienić na ustawienie na inne. Przykład tabela. No to jest Valdivia tam grał. Tabela. O, i teraz będzie cud mytu i orzeszki. Mam wyniki, mam statystyki, mam tabelę. I nic więcej mi nie jest potrzebne. No i ostatnia akcja tego meczu. Burak. Burak miał piłkę i skończył mecz na tym. No i wygraliśmy 2-0 po wyluzowaniu zawodników. No a teraz ja Was zapraszam na mecz ze Swansea. Jesteśmy na meczu ze Swansea, a oto skład. Hadžikić, Amavi, Rekić, Pavon, Fabinho, Bacillo, Mouvalet, Lille, Bernard, Traore i Dongu. Zgłaszamy zespół na to spotkanie. Miejmy nadzieję, że oni mają Martiala. Ja pierdzielę.
Idzie nam tak całkiem nieźle. Tu też. Tu też. I tu też wierzę w wasze umiejętności. No, panowie, nie ma to tamto, trzeba zachęcić ich od razu. Jest akcja i bramka. Jean-Marie Dongu strzela bramkę na 1 do 0. W tym oto sposobem. Jesteśmy na pierwszym miejscu. To mi się podoba. Jest akcja naszego zespołu Bernard. Aj, Swansea przechwytuje i Diego Costa strzela na 1 do 1. Żądaj więcej. Akcja kolejna Swansea. Czyżby było? Nie. Przechwycenie Bernard. Dongu. Dongu do Lilla. Mouwot. I Mouwot strzela na 2 do 1. Pięknie. Zostajemy w tym momencie liderami. Aby to utrzymać. Ja na razie do nich nie będę nic mówił, a jest dobrze, średnia ocen. No, taka w miarę. Dobra. Tak, to im powiemy, żeby nie odpuszczali. Jedziemy drugą połówkę, panowie. Jeszcze na drugą połówkę. Wam tutaj powiem, skupcie się i proszę tu, że Danamawi fauluje. No i tak, czerwona kartka. Czerwona kartka, czyli Dongu schodzi. Dobra. Za Fabinho niech wejdzie Chambers. I za Mouwota, bo on ma żółtą kartkę, Rony Lopez i niech, trudno, zaryzykowałem, niech tak cisną nasi panowie. Dobra, jest rzut rożny, Schaub, my gramy, no niestety w dziesiątkę. Wkupcie się. Traore, Lidl, świetnie do Lopeza, Lopez i obok bramki. Nikt nie miał stuprocentowej sytuacji. No bywa i tak, ale podań mamy więcej. No teraz mniej, no tak, bo oni nas atakują. Taylor, Ebe Chilno, Lille, tylko nie skupcie piłki, świetne zagranie. Szkoda, szkoda, że Costa. Zabierzcie mu piłkę, tak jest Traore. Traore gubi piłkę. Podanie, Schaub na szczęście nie trafia. Kupcie się. Rony Lopez. Poprzeczka ratuje bramkarza z pół Swansea. Nieźle. Pawon fauluje i rzut karny. No nie. Jeszcze dostaje żółtą kartkę. Adrian. I nie strzela Adrian karnego. Przestrzelił. Jest dobrze. Rekik. I koniec meczu. Wygrana 2-1. Niestety nie utrzymaliśmy lidera, ponieważ United wygrało swoje spotkanie. Ale, co jest ważne, Chelsea przegrało swoje spotkanie i my tym oto sposobem z United jesteśmy, można powiedzieć, ex aequo liderami. A ja Was zapraszam, już mamy ostatni mecz w tym odcinku. Zostałem Willow w Capital One. No i jesteśmy na ostatnim meczu w tym odcinku. Capital One Cup, trzecia runda z Aston Villą. Oto skład. Hadžić, Taylor, ponieważ Amavi jest zawieszony, Rekik, Pavon, Fabinho, Ebe Chilno, Mouwot, Lee, Bernard Traore i Dongu. I zgłaszamy taki skład na mecz z Aston Villą w Capital One Cup. I to będzie ostatnie spotkanie tego odcinka. Żeby nie było, skupiamy się tylko na lidze, a i tak postanowiłem powalczyć też o inne puchary. Fabinho, Traore. Od razu polecimy, zachęćmy naszych Traore.
Fabinho wrzutka i Taylor strzela bramkę. Karim Rakim dostaje żółtą kartkę. Ale to jest normalka. Mogę coś im powiedzieć? A na razie nawet nie będę nic im mówił. Ze względu na to, że czas szybko zasuwa i nic się nie dzieje. W sumie mamy przewagę. Nongu, Traore i Bernat strzela bramkę po asyście Traore. Jestem oczywiście zadowolony z waszej gry, żeby nie było. Ten to. Tak, Mowata zmienimy. Bernarda zmienimy. I Traore też zmienimy. Tych trzech zmienimy, bo oni będą nam potrzebni w kolejnych meczach, które mamy co 3 dni. A jeszcze tutaj nic. Skupcie się. Krzyknę. I takim oto sposobem mamy awans do Capital One Cup, chyba raczej do czwartej rundy. Czekam, aż Pino wróci. Wrabec polował naszego zawodnika w naszym polu karnym. Jest rzut rożny dla naszego zespołu. Fernandes, Rekik, Lopez i bramkarz broni Aston Villa. Taylor, Boga. Taylor, Lille, Dongu. Dongu do Lopeza, Fabinho wrzutka i jest kolejna asysta, a strzela Colin Little. Średnia ocen 7,52. I bramka. Cyrus Christie strzela na bramkę na honorowo. I kolejna bramka dla naszego zespołu. Borja Pawon strzela na 4-1 w 81 minucie meczu. Jest kolejna akcja. Schneiderlin, Redmond, Hadzikic broni. Fabinho. I chyba to już będzie koniec meczu i pewny awans do czwartej rundy Capital One Cup. Najważniejsza w tym sezonie jest liga. Jeśli wygram ligę, wszystkie cele będą już osiągnięte. I wtedy będzie od was zależało, czy chcecie dalej tą karierę, czy czekamy. No i dobra, teraz mi to przymieli i zrobimy podsumowanie tego odcinka. A już w następnym odcinku kolejne emocje w Lidze Mistrzów w fazie grupowej z PSV. No, miel, szybko, sznala. No i takim systemem będę rozgrywał w 2D mecze, a ja wam zrobię podsumowanie odcinka, gdzie 4 mecze grać w Southampton, 3-1 na wyjeździe, z Galatasaray w domu 2-0, gdzie wyluzowałem większość zawodników, ze Swansea 2-1, wygrano na wyjeździe i z Aston Villą 4-1 w Capital One Cup. A ja was zapraszam już na kolejne odcinki, a także na inne nasze odcinki z innych gier. Do zobaczenia, hej!